bezpieczna Polska, bezpieczna przyszłość. I to pierwsze pytanie, przed którym stoimy, właściwie dlaczego tak nam na tym zależy? Bo to nie chodzi o to bezpieczeństwo dzisiaj. To jest bezpieczeństwo na rok 2025, 2030, 2040. To jest bezpieczeństwo na przyszłe pokolenia. I naszym celem nie jest li wyłącznie polityka krótkofalowa, krótkoterminowa, zastanawianie się, co będzie za 3 miesiące, tylko co będzie za 20-30 lat. I tu odpowiedzią na tę politykę bezpieczeństwa jest takie przygotowanie młodego pokolenia, by żaden wróg, żaden strach, żaden kataklizm nie były w stanie młodej Polki i młodego Polaka złamać i przestraszyć. I tę odporność my młodemu pokoleniu musimy dać. Traktuję to jako fundament, jako misję nie tylko moją, ale całego naszego rządu. Bo niektóre rzeczy, tak jak rozliczenia, zaczęły się, przeminą, posiedzą i odpowiedzą. A zbudowanie mocnego przyszłego pokolenia, żeby nigdy nikomu nie przyszło do głowy okradać państwo polskie, jest w naszych rękach i jest naszym zadaniem. Pamiętacie, co oni robili? Oni uczyli kłamstwa. Przypomnijcie sobie, taki przedmiot wprowadzili do szkół: historia i teraźniejszość. Tam kłamstwo było na każdej stronie podręcznika. Oni tam uczyli, jak kłamać i manipulować. A co my robimy? My, zapewniając to bezpieczeństwo, wprowadzamy edukację obywatelską, żeby młodzi, i to, o czym mówił Rafał Trzaskowski, nauczyli się ze sobą spierać, debatować, różnić między sobą. Tak, my się czasami między sobą różnimy. To jest sól demokracji, żeby umieć się spierać i wyciągać z tego odpowiednie wnioski. A w chwilach próby stawać ramię w ramię i walczyć o dobro Rzeczpospolitej. Wiecie, im do głowy nie przyszło, żeby realnie odpowiedzieć na strachy dzisiejszego młodego pokolenia. To my zaproponowaliśmy, żeby to żołnierze w szkołach pokazywali młodzieży, jak działać w sytuacjach kryzysowych. Bo oni mieli do zaoferowania tak naprawdę tylko machanie flagą, a nie prawdziwy patriotyzm. A prawdziwy patriotyzm to odporność, odporność na kłamstwa, rozdzielanie prawdy i fałszu i umiejętność bronienia się w każdej sytuacji, w każdym kryzysie i współdziałania. I powódź pokazała. Ta ostatnia tragedia, która dotknęła południową część Polski, pokazała też, że odporność, współdziałanie i taka wewnętrzna solidarność, spoistość społeczności lokalnych jest fundamentem bezpiecznego wychodzenia z kryzysu. Dobre działania rządu, ale działania, które przyszły też do dobrze przygotowanej do tego społeczności. I to jest też wielka zasługa ostatnich lat naszego działania jako społeczeństwa obywatelskiego, o którym nie możemy zapominać. Dobra przyszłość młodego pokolenia nie ziści się, jeżeli w szkole nauczyciele nie będą czuli się wolni. Ten drugi komponent, o którym mówił pan premier dzisiejszej konwencji, wolność, to jest też dla nauczycieli, ale dla każdej i każdego z nas fundament dobrego funkcjonowania. I kiedy mówimy o prestiżu zawodu nauczyciela, tak, to chodziło też o podwyżki. I cieszę się z zapowiedzi pana premiera, szczególnie ważnej teraz, właściwie w przededniu Dnia Nauczyciela, Dnia Komisji Edukacji Narodowej, że to nie jest nasze ostatnie słowo, ale prestiż zawodu nauczyciela to jest też autonomia i prawo do uczenia młodych tego, co tym młodym jest potrzebne. Do uczenia młodych, jak sobie radzić w sytuacjach kryzysowych, ale też do bycia wsparciem. Widzicie, w jakim wielkim kryzysie jest młode pokolenie. My podejmujemy wszelkie starania, jako cały rząd. Tu z panią ministrą Leszczyną patrzę na nią z taką przyjemnością współpracować z człowiekiem, który wie, że podstawową sprawą dzisiaj jest, żeby młode pokolenie było odporne, musi być zdrowe i musi być zdrowe psychicznie. I musimy zrobić wszystko. I zrobimy wszystko, żeby było też odporne na zagrożenia, które płyną z internetu, z sieci, te fale kłamstwa, niedomówień, półprawd i fake newsów. Ale wolność, bo ja nie będę długo mówiła, ale powiem wam o jeszcze jednej rzeczy dotyczącej wolności. Wolność i konsekwencja to jest to, co
nas zbudowało. Poczucie wolności i konsekwencja w działaniu. W wolnym kraju ludzie mają prawo decydować sami o sobie. I my sprawy praw kobiet, Iza Leszczyna, premier Donald Tusk, cała Koalicja Obywatelska nigdy nie odpuścimy i wywalczymy dobre prawa dla kobiet. I tak, chcemy, żeby było szybciej, ale chcę, żebyście wszyscy, tak jak tu jesteście, wiedzieli, że wolność to wolność każdej i każdego z nas. I o to walczymy, i o to zabiegamy. I dlatego jesteśmy w polityce. Dla niczego innego. Dlatego, żebyśmy za 20-30 lat, jak dożyjemy, spojrzeli odważnie w lustro i powiedzieli, młode pokolenie jest odporne, Polki, Polacy są wolni, bezpieczni, dumni i szczęśliwi. I wtedy będziemy tym krajem najlepszym do życia.